Siema, z tej strony Xao. Dzisiaj zapraszam Was do mojego nowego otoczenia. Więc to był krótki wstęp, a oto i samo miasto. Jak widzicie, nauczyłam się robić filmy, co nie jest wcale jakieś trudne, tylko trochę jest zabawy w montażu, ale to tam. Kiedyś zrobię odcinek o tym, jak to się robi, bo to jest dość łatwe. Tutaj mam zablurowaną jedną rzecz, ponieważ to wyjdzie w jakimś tam czasie. Na razie nad tym pracuję i to jeszcze nie jest skończone. Z kolei macie tutaj dwa z Morojewa, ponieważ wyjdą one w dwóch wersjach. No i one się troszeczkę różnią od siebie, no bo jedna wersja jest głównym otoczeniem z simami, druga jest bez simów. No i z kolei ta bez simów wersja to jest starsza wersja po prostu z Morojewa, zanim jeszcze jakikolwiek simów tam prowadziłam. No i dlatego nie wszystkie parcele są takie same, nie wszystkie są w ogóle tam w tym otoczeniu. To jest trochę skomplikowane, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Zacznijmy od tego, czym jest to otoczenie. Przede wszystkim jest to mój projekt sprzed iluś tam lat, który chciałam wydać na Halloween. Tak jak Mikołajów był miastem opartym o święta Bożego Narodzenia, tak Zmorojewo jest, no powiedzmy, oparty o Halloween. Znaczy po prostu jest to taki motyw straszenia, troszeczkę takiego klimatu jak z dodatku do Trójki, nie z tego świata, no to coś tego typu. No i oczywiście tutaj nie mogło zabraknąć simów nadnaturalnych, z tym, że nie chciałam, żeby to było tak, że ich nadnaturalność jest jakby ich główną cechą. Chciałam pokazać, że oni mogą prowadzić normalne życie. I to nie jest tak, że każda rodzina ma jakieś tutaj nadnaturalne zdolności, no bo nie o to chodziło. Tutaj raczej polegam na tym, że są tajemnice, są różne dramaty rodzinne i to było dla mnie ważniejsze. Dobra, jak samo Zmorojewo wygląda, no to już widzicie. Jest tutaj ciągle jesień, no bo tak mi to pasowało po prostu. Oczywiście możecie sobie to zmienić według swojego zdania, no ale ja jakoś tutaj widziałam głównie motyw jesienny. Jeżeli macie tła, no to będzie właśnie takie tło. Ciągle zawieszone czarne chmury nad miastem, no i jest to taki klimat, no dość takiego upiornego miasteczka. Miasto nie jest zbyt duże, aczkolwiek zamieszkuje tutaj 11 rodzin. Ja wiem, że tego nie widać, bo nie mam tych znaczników simów, ale jest tutaj 11 rodzin, musicie mi zaufać. Oczywiście jest historia, oczywiście była historia sąsiedztwa. O Jezu, czemu ona się zawsze psuje? A musiałam wejść do innego otoczenia, bo jak zmieniłam nazwę otoczenia, no to oczywiście wszystko mi uciekło. Ale to nic, będziecie mieć u siebie normalnie to działające. Tak jak mówiłam, jest historia otoczenia 11 rodzin. Starałam się opisy robić jak najbardziej skondensowane i tutaj z dużą pomocą okazał się ChatGPT, bo po prostu kiedyś tworzenie właśnie tych opisów to była moja zmora. O, Zmorojewo, zmora, hehe. No i nienawidziłam tego robić. No i szło mi to tragicznie, ale kiedy jest ChatGPT, to sobie troszeczkę ułatwiłam. No i na przykład opis otoczenia jest stworzony właśnie z pomocą czatu GPT. Coś tam jeszcze, jakiś chyba opis parceli tych publicznych, chyba też robiłam. Ta, też robiłam szatem. Staram się oczywiście tego nie nadużywać, tylko pisać samemu, ale no, pomogło mi to mocno kopnąć projekt do przodu. Jakbym miała wam powiedzieć, jaki jest przekrój społeczeństwa. Mamy kosmitę, który ma dwójkę kosmicznych dzieci. Mamy zombiaków, którzy mieszkają w takim starym zamczysku. Mamy też ludzi, no jednego czarodzieja, ale on jest tylko taki neutralny czarodziejsko. Mamy zwyczajną rodzinkę, gdzie simka jest niepełnosprawna. Niestety to nie będzie działać, jeżeli nie macie inseminatora. Mamy wilkołaki dwa. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi i jego wataha. Jest simorośl. Tutaj mamy czarodziejkę i normalnych simów. Całkowicie zwykłych simów, wampira i zwykłych simów, i zwykłych simów. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że nie ma tutaj przesytu postaci nadnaturalnych, no bo tak jak mówiłam, nadnaturalność nie była główną cechą tych simów. Pokrótce, historia Zmorojewa jest taka, że jest to miasto w dużej mierze magiczne. No to jeżeli chcecie krótki opis simów moimi oczami, no to i on. Pierwsza rodzina to rodzina Orbita, czyli kosmici, i jest to samotny ojciec, który wychowuje dwójkę dzieci, kosmicznych dzieci. Ogólnie historia jest taka, że Elton jest potomkiem simów, którzy przylecieli na Ziemię, no i tutaj się osiedlili. Elton był jednym z kilkorga dzieci, ale tylko on przeżył do dorosłości i się rozmnożył. W sumie nie, chyba jego siostry... Nie no, dożyły do dorosłości, ale tam zginęły w jakichś tam okolicznościach, nieistotne. W każdym razie on bardzo tęsknił za tym życiem na swojej planecie i dlatego wyszukiwał tych innych kosmitów gdzieś tam w kosmosie, no i związał się z taką
taką królową matką, można powiedzieć. No i z tego związku powstała właśnie dwójka dzieci, tylko że kosmiczny kataklizm zniszczył tą planetę rodzinną. No i niestety królowa matka zginęła razem z całą planetą. Dlatego jest on samotnym ojcem i wie, że nigdy nie pokaże swoim dzieciom ich rodzinnej planety, chociaż dla nich rodzinną planetą jest oczywiście planeta Ziemia. Przede wszystkim mają oni zwierzątka. Na pewno tutaj by było fajnie jeszcze jakieś wprowadzić dodatkowe zwierzaki typu kot, pies, ale nie chciałam robić przesytu. Na razie zobaczcie, że się będziecie w stanie opiekować tymi obecnymi zwierzakami, bo tutaj jest papuzia, a tutaj jeszcze jest świnka morska. Jeszcze to zawsze mówię, że to jest chomik, bo świnka morska to by było bestialstwo w takim małym czymś trzymać, chociaż chomika też nie bardzo. No i jeszcze mają rybki, więc tutaj takie zwierzaczki są. Dzieciaki tam sobie grają często w piłkę, to są takie bardziej aktywne dzieciaki. Oczywiście każdy ma tutaj jakieś tam hobby swoje, więc też one są tak średnio zainteresowane tym, co ojciec mówi, nie? Jakoś tam się dogadują z tym ojcem. Kolejna rodzina mieszka po sąsiedzku, w tym zamczysku, co mówiłam. I z tej budowli powiem wam, że jestem dumna, bo wygląda jak taki zamek. No oczywiście wiadomo, ta bryła jest trochę prymitywna, ale jak na moje umiejętności, całkiem niezła. No i tak, zombiaki mają z kolei taką historię, że ta obecna tutaj pani, to ona przegoniła kiedyś wielkiego wilka spod domu. No i można powiedzieć, że rzucił on klątwę na tą rodzinę i zginęli oni tam w różnych okolicznościach. Niestety tracąc dziecko, no bo ona była wtedy w ciąży, no i niestety dziecko straciła. Mają oni taką dalej niespełnioną chęć posiadania dziecka, ale niestety przez to, że są zombiakami, no to im się zmieniła mocno osobowość. A ta zmiana osobowości sprawiła, że oni teraz tylko myślą o tym, żeby coś zeżreć. No i niestety tutaj nie ma aspiracji mózg, tylko jest aspiracja smażony ser. Ale jest to połączone z tym, żeby coś zeżreć i z takim niepohamowanym głodem, więc myślę, że może być. No ale też mają dalej to pragnienie z tym dzieckiem. I ja myślę, to jest taka moja sugestia, że dobrze by było, gdyby oni tutaj sobie jakieś dziecko zaadoptowali. No bo przez to, że oni są nieśmiertelni, no jak to zombiaki, nie? No to mają swoje wady i zalety. No wadą jest to, że są nieśmiertelni, ale zaletą jest to, że są nieśmiertelni i mogą się też opiekować właśnie jakimiś tam simami i ich pchnąć ku dorosłości. No i też być taką dodatkową pomocą domową, no bo mogą iść właśnie do pracy, mogą się opiekować tymi dzieciakami, no co tam im wymyślicie, to będą mogli robić. Mają oni tutaj dalej pokój dziecięcy, mają ogromną łazienkę, którą można przerobić spokojnie też na jakiś pokoik. Tutaj można to pomieszczenie przerobić na pokój, tu można zrobić łazienkę. No wiecie, da się tutaj zrobić naprawdę dużo rzeczy z tą rodziną. Dom jest naprawdę spory, ma spory potencjał, więc może by tak w tą stronę pójść. Aha, no właśnie, no ale co, ja tak też ADHD moje. No właśnie, bo oni się stali tymi zombiakami jeszcze przez to, że uratował ich bodajże siostrzeniec, czy tam bratanek Jana, czyli tego Steama. No i przez to są oni zombiakami. Żyją, ale są zombiakami. No i to jest taka trochę rozterka moralna, że no może jednak lepiej byłoby nie żyć, niż żyć takim życiem. No ale może właśnie powinni się do tego przydać. Może trzeba właśnie z tego życia korzystać dzisiaj, jeżeli mogą żyć, nie? No ja myślę, że właśnie dlatego dobrze było, żeby się przydali, po prostu. Kolejna rodzina to rodzina Maesterów. Maesterowie byli takimi założycielami z Morojewa, ale niestety przez to, że Wladowie pojawili się w okolicy, to ich rodzina, można powiedzieć, że tak upadła. Wcześniej mieszkali w takim domu, w takiej willi, która się zniszczyła przez tajemniczy kataklizm, no i niestety musieli się przeprowadzić w inne miejsce. No i ta przeprowadzka wiązała się z tym też, że tak jakby Marian, który jest tutaj, no można powiedzieć, że się załamał. I on tak pielęgnuje trochę tą wiedzę o magii, ale niekoniecznie o tej, którą wyznawali jego przodkowie. On jest neutralnym czarownikiem, no i na tym się skupia. To jest jego narzeczona, bo tak, Alicja nie jest jego żoną, jest narzeczoną. Można powiedzieć, że to też właśnie jest taki znak tej rodziny, że dlaczego oni nadal są narzeczeństwem, czemu nie są małżeństwem. Bo tutaj jest taki konflikt w Marianie, że on już tak nie czuje tego samego do Alicji, co wcześniej. I też nie chce się wiązać na stałe, no pewnie też przez to, co wcześniej go spotkało w życiu, przez to, że musiał z tego domu uciec swojego, no nie umie się już tak związać z czymś na stałe. No z kolei Alicja jest taka, że ona uwielbia muzykę. I też pewne rzeczy, takie niedopasowania wychodzą między nimi po latach. I ona właśnie zatraca się w tej muzyce. On z kolei zatraca się w magii. Mają dwójkę dzieci. Vincenta, nastolatka, który tak samo jak matka kocha muzykę. Zresztą ona w nim to zaszczepiła. I mają jeszcze Michalinę, która interesuje się nauką. No i też interesuje się kosmitami. Nie ma tutaj nic dziwnego, no bo jednak ich sąsiadami są orbici. Orbici? Tak się to odmienia? Rodzina orbita? Orbitowie? Może orbitowie bardziej. No w każdym razie ci kosmici są ich sąsiadami, no i jednak też to gdzieś tam w niej taka ciekawość siedzi, żeby się jak najwięcej o kosmitach dowiedzieć. Także tutaj mamy rozterkę taką, czy jeszcze Marian powinien być z Alicją, czy młodzi powinni iść w swoją stronę, czy może powinni się zacząć interesować magią, no bo jednak taka była tradycja rodzinna. Nie wiadomo, to zostawiam wam do interpretacji, jak wy to pociągniecie. Ogólnie jestem zadowolona też z tego domu, oprócz tej klatki schodowej, bo ona jest dość dziwna, ale dom jest całkiem ciekawy. Teraz rodzina Nów, a w sumie to tylko jedna osoba, jest to Remigiusz i on jest wilkołakiem. Był takim członkiem Watahy, które tutaj w okolicy zamieszkiwała, no ale niestety został tylko on z tej Watahy. I gatunek można powiedzieć, że jest wymarły w okolicach Zmorojewa. No i niestety jest on z tego powodu trochę samotny. Stara się oczywiście utrzymywać dobre kontakty z sąsiadami. No i też ma taką rozterkę, bo chciałby w sumie zacząć takie normalne życie, ale też ma wrażenie, że mimo wszystko jest ta taka
granica między ludźmi a nie ludźmi, nie? On jednak nie czuje się takim normalnym simem. A jednak chciałby mieć takie normalne życie, no i wy musicie zdecydować, czy wybierze on jednak życie samotnika, czy wybierze może życie rodzinne, ale mimo wszystko będzie dalej tym wilkołakiem. To od was zależy. To nie jest tak, że on tutaj nie ma żadnych rzeczy za uszami, bo ma tam różne takie swoje głupotki. Ogólnie w jego dom to są trzy jurty. W pierwszej jurcie on śpi, ma wannę, w drugiej jurcie ma toaletę, a w trzeciej jurcie ma taką kuchnię i miejsce, gdzie może sobie wyrabiać garnki. On mimo tego, że tam ma pracę, bo pracuje w przestępczości, no to i tak wyrabia sobie tam garnki. Coś tam sobie wymyśla, nie? No generalnie, żeby nie zwariować bardziej, no ale niestety trzeba tak sobie powiedzieć tutaj taką historię, że no wilkołaki w pewnym stopniu dziwaczeją. Oczywiście to jest tylko takie moje, wiecie, tam gdzieś wymyślone story, ale myślę, że ten motyw, że właśnie im dłużej jest się wilkołakiem, tym gorzej, no to może być dość ciekawy. No i tak właśnie to się prezentuje. Co z nim zrobicie, to już jest wasza wola. Idziemy dalej. Do kolejnego wilkołaka możemy, chociaż w sumie nie, bo jeszcze świerkowie są po drodze. I tak, to jest dom rodziny Świerk. On w tej wersji bez simów nie będzie miał tego drugiego piętra, bo ono jest dobudowane, ale to nic. Historia wygląda tutaj tak, że mamy Artura, który uciekł od swojej rodziny. Oni są takimi złodziejami znanymi w okolicy. No i żyją tylko z tego. No i on chciał się odciąć od nich. Był taką czarną owcą, a w sumie to białą owcą w tej rodzinie. No i uciekł do Malki. Malka jest simką, która jest niepełnosprawna. Zaraz wam to pokażę, bo sobie tak wymyśliłam. Miała ona wypadek, malutki, no i niestety jest niepełnosprawna. No i niestety ta niepełnosprawność będzie tylko działała w momencie, jeżeli macie inseminatora, bo nie wiem, nie umiem tego wymusić w plikach simów, chyba że ktoś mi powie, jak to zrobić. Że ona właśnie tak chodzi jak taki zombiak. No bo to tak najbardziej przypomina osobę, która no gdzieś tam ma jakieś niedobory ruchowe. Ja wiem, to nie jest, że ja się wyśmiewam absolutnie, no bo też w sumie nie jestem pełnosprawną osobą, ale no to po prostu to mi najbardziej pasowało. Żaden inny styl chodu w Simsach do tego nie pasował. No więc tak, ona jako, że jest osobą niepełnosprawną, no to powinna mieć utrudnione różne rzeczy fizyczne. Ale na przekór ona tańczy i taniec jej taką odskocznią od tego wszystkiego. No i w tym zawodzie się spełnia, chciałaby gdzieś tam wyżej trafić. Więc to od was zależy, czy udaje się rozwinąć karierę. Kocha Artura, ale Artur niekoniecznie kocha ją, no co niestety widać po jego znacznikach. No i teraz to od was zależy, czy tutaj ich relacja się poprawi, czy może Artur odejdzie od rodziny i sobie znajdzie nową. No bo niestety ma on takie pragnienia. Doczekali się oni dwóch bliźniaczek i one są zupełnie różne. To jest Stanisława, to jest Władysława i one są zupełnie różne, nie? Ta lubi sport, ta z kolei lubi muzykę i taniec. No bardziej to taniec, bo jednak ona jest troszeczkę podobna do mamy. No są one przeciwieństwami, nawet się nie lubią za bardzo. Także tu może być też ciekawa historia w przyszłości, że bliźniaczki mogą się nie lubić, trochę tak jak u przyjemniaków, nie? Teraz po sąsiedzku poznacie pana Łapkę, który, to już możecie zobaczyć, że no nie jest do końca normalny. No niestety on nie jest normalny. On pochodzi z rodziny Wladów. Dokładnie wrzenił się do rodziny Wladów. No i jest wilkołakiem. Niestety do tego stopnia on zwariował, że zostawił rodzinę całkowicie. Porzucił ją. Nawet się nie rozwiódł ze swoją żoną, tylko po prostu porzucił rodzinę. Nadal są w związku. I zamieszkał w takim malutkim domku. No tutaj ten złom to on nawet za bardzo go nie naprawia. Gdzieś tam próbował, ale nie idzie mu to. No i postanowił, że zbuduje sobie watachy. No bo z tym Remkiem on ogólnie się dogaduje, ale no jednak te wilki to są jego takie, no dzieci można powiedzieć. I on je traktuje lepiej czasami niż rzeczywiście swoją córkę, no bo z nią praktycznie nie ma kontaktu. No te wilki robią co chcą w tej chacie, nie? Robią co chcą, masakra. No i on chciał jeszcze je rozmnożyć, ale na szczęście mu się nie udało. Oczywiście jeżeli będziecie chcieli to je rozmnożycie, to będzie jeszcze większa beka. No ogólnie rozgrywka tutaj to jest hardcore, bo te wilki naprawdę niszczą tą chatę, robią co chcą. Ja tam chyba im ustawiłam w końcu, żeby nie niszczyły. Czekajcie, zaraz wam powiem. No, ustawiłam im, bo one ciągle coś niszczyły, a on nie ma kasy za bardzo, bo rzucił robotę, czy tam go zwolnili. No masakra po prostu. Tutaj rozgrywka może być ciekawa pod tym względem, że mam takiego wariata, który nie wie sam, co się dzieje, nie wie, co dalej robić. No to możemy w sumie przejść do jego rodziny, która żyje sobie po królewsku. O, tam widać tą ich wielką chałupę. To są właśnie Wladowie. No i oto jest rodzina Wladów. Oni mają naprawdę dużą chatę. Aż mi normalnie przycina gra. No i ta chata no trochę jest pustawa, ale no musiała być duża. Musiała być taka, że robi wrażenie. Historia jest taka, że tu mamy prawowitą następczynię rodu Wladów, Bonę. No i to właśnie jest żona tego wilkołaka, u którego przed chwilą byliśmy. No i ona jest dobrą czarodziejką. I oczywiście pielęgnuje tą czarodziejską magię. No i ona ma córkę, Wiktorię Elżbietę. Tak, ona ma dwa imiona. No i Wiktoria Elżbieta jest taką trochę... można powiedzieć emo? Trochę jest taka, no może nie emo, mroczna, trochę smutna, no wiadomo, no to ją przybija. No i ona lubi malować, maluje sobie jakieś tam obrazki, może będzie kiedyś z tego żyć, może nie. Na pewno chciałaby, żeby jej ojciec nie był już wilkołakiem, no ale nie wiem, to od was zależy. No i teraz tak, bo ona miała brata, a ten brat miał żonę. To jest ta jego żona, Balbina, i Balbina jest wiedźmą, ale jakoś się tym strasznie nie interesuje. Raczej jest taką trophy wife, można trochę powiedzieć, no bo jednak wzięła sobie tego bogatego męża, zależy jej tylko i wyłącznie na kasie.
No i fajnie by było, żeby też sobie następnego chłopa poznała, który też ma kasę, nie? No tak by się przydało, tak o nakminie. Z tym swoim mężem doczekała się syna Wilhelma, który, no, Wilhelm jest wkręcony w naukę. Ja tutaj staram się im nie zmieniać hobby. Jeżeli się urodzili z jakimś hobby, no to raczej je pielęgnowałam. No i on właśnie lubi naukę. Ma jakieś mrówki, ma rybki. Można powiedzieć, że w sumie z tymi kosmitami powinien się bujać, bo tak pasuje, nie? No i Wilhelm musi się niestety wychowywać tylko z matką. Ojca nigdy nie poznał tak na dobrą sprawę, bo był zbyt mały. No i tak sobie tutaj funkcjonuje. No można powiedzieć, że on powinien być następcą tego całego majątku rodzinnego, no bo jest chłopakiem i jest, no, synem syna. No wiadomo, synem następcy. No ale nie wiadomo, jak tutaj będzie z dalszymi krokami. Na razie Wilhelm jest normalny. Dał się bardziej w rodzinę Wladów niż w rodzinę swojej matki, więc może z niego będą ludzie. No i tutaj od was zależy, czy też ci młodzi będą szli w pielęgnowanie tych tradycji rodzinnych. To bycie wiedźmą, czy tam bycie czarodziejką, no to jednak jest jakaś rodzinna tradycja. No na razie młodzi nie są tym zainteresowani. Dobra, no to teraz czas na kolejną rodzinę. Mieszka ona tutaj. To dokładnie nie jest rodzina, tylko to jest jedna simka. Jest to taki dość dziwny dom. Ten dom się nazywa Drzewo Dobrobytu, a rodzina się zwie Paproć. I jest to simorośl, która interesuje się wytwarzaniem różnych rzeczy. Głównie tutaj ma i garnki, i bukiety. Chciałaby w przyszłości sobie otworzyć biznes. Już nawet przygotowałam miejsce, no ale nie chciałam wam narzucać biznesów, więc od was zależy, czy będziecie chcieli to otwierać, czy nie. Jeżeli to otworzycie, no to tutaj sugeruję, żeby właśnie zrobić takie stoisko z kwiatami, a dom sobie zamknąć, żeby był tylko dla simów. Tu i tak za dużo rozrywek dla zwykłych simów nie ma, no bo co, jest tylko kibel, kuchnia, której ona nie używa. Tu jest taki salon, który tylko w sumie ona może używać, no bo co, jest tylko jedno miejsce do siedzenia i tyle. No i to jest jej taka sypialnia, chociaż ona nie potrzebuje spać, nie? No ale może sobie odpocząć. Także tak to wygląda. Aksamitka to też taka trochę pokrewna dusza do pana Nowia, pana Remka, który jest wilkołakiem, no bo ona też jakby nie patrzeć jest ostatnią simoroślem tutaj w okolicy. No i też może się czuć trochę samotna, no ale ona ma tyle dobrze, że może sobie zrobić dziecko, no i wtedy nie ma problemu, nie? Będzie kolejna simorośl, jakby nie patrzeć. No. Idziemy dalej, bo tutaj ta historia jest dość krótka, no bo to jest tylko jedna simka. Teraz rodzina Wilczków, czyli przedostatnia rodzina. Ich historia jest dosyć skomplikowana, bo i status związku to skomplikowane. Mamy Edwarda Wilczka, który ma byłą żonę pod swoim dachem. No i z tą żoną, no, dowalili do pieca, no bo wcześniej się tak kłócili, rozstawali się i w ogóle. No ale nigdy nic nie odwalili takiego jak rozwód. No ale niestety przyszedł czas i na rozwód. No i muszą oni mieszkać w tej jednej chacie. No ale cóż, no przyszedł i rozwód. Aczkolwiek ja myślę, że to jest kwestia czasu i oni nie powinni być czymś innym, no bo zobaczcie na tą chemię, nie? Oni ze sobą mają najlepszą chemię, no nie mogą nie być razem. Także to chyba było tak po prostu na złość, sami dla siebie to sobie zrobili Co to znaczy w ogóle? No sami sobie to zrobili, ale to chyba tylko tak, chwilowo. Dlatego właśnie mają oni dwie sypialnie osobne, ale to nie jest wszystko. Oni mają jeszcze syna, Hugo. No i ten Hugo, można powiedzieć, że jest taki zapomniany przez tych rodziców. On praktycznie z nimi kontaktu nie ma. A to jest ambitny chłopak, mądry, ambitny chłopak, który interesuje się majsterkowaniem. Ma taki swój malutki, maleńki pokoik, maleńką łazieneczkę, no i jest po prostu przez rodziców niewidziany, bo ciągle tutaj siedzi. Poza tym rodzice lubią sobie poimprezować i mają tutaj jedną wielką imprezownię na dole. Tu jest DJ-ka, tutaj jest konsola, tu to nawet chyba nie trzeba komentować, co to jest. Także oni mają co robić, mają rozrywki. No wiecie, tutaj w tej okolicy nie ma klubów, no to musieli sobie sami klub zrobić. No także nie ma to tamto, nie ma to tamto. No i historia musi się tutaj potoczyć przez was. Czy chcecie, żeby oni wrócili do siebie? Ja myślę, że powinni. No i co z tym Hugo biednym? No Hugo, no on jest taki sam, no mi go tak szkoda, no to jest taki fajny sim, no ale no rodziców ma przerąbanych. Tak, widzę, że odwaliłam małą lipę, bo ten, nie zastopowałam sobie gry i chyba ją zapisałam. No dobra, nieważne. To jest rodzina Camino i ich dom. Twierdza w sumie, twierdza złodziejaszków. I tu mamy wiedźmę, Kingę Camino, czyli następczynię rodu Camino, tak można to nazwać. No i ona jest oczywiście złodziejaszkiem, bo jakby inaczej. To jest jej syn, który jest, no, totalnym leniem i on by tylko myślał o tym, żeby się bawić ciągle i nic nie robić. To nie pasuje do tych wilczków pod tym względem. On gra cały czas na kompie, nic innego nie robi. No i mamy też ojca Grzegorza, który nawet odciął się od swojej rodziny w ten sposób, że nie przyjął nazwiska żony. No i cóż, no z tą żoną się totalnie nie dogaduje. Już po tych latach wie, że to był jednak błąd, że on jest z nią. No i chciałby się troszeczkę też od tej żony odseparować, no bo się po prostu z nią nie dogaduje. To jest ich chata. No i jest ona dość surowa, no bo jednak, tak jak mówiłam, to jest twierdza. Sypialnia ze skarbem, tak, oczywiście, ukradzione. Tutaj pokój ojca, tutaj syna, no i reszta chaty.
Ojciec to głównie śpi tutaj na tej kanapie, bo z tą matką to nie chce mu się spać. No i tak to wygląda, może to widzę naprawić, bo zawsze jakieś niedoróbki. Kuźwa, zawsze jakieś niedoróbki. Ile bym czasu tego nie robiła wszystkiego. Jest jeszcze rodzina Łyko, o której w ogóle zapomniałam, nie wiem jak to się stało, bo tutaj jest jeden jedyny wampir w całym otoczeniu. No i tak, z tym wampirem to jest taka historia. On ma tutaj swój taki pokój z trumienką. No i on sobie znalazł żonę, która jest no zwykłym człowiekiem. Nie ma nic powiązanego ani z czarodziejami, ani z jakimiś demonami, no nic po prostu. No i oni są ogólnie biedni. Tutaj historia polega na tym, że oni są zdolni, ale leniwi. Wszyscy praktycznie mają zdolności kulinarne. Tak akurat wyszło. Dzieciaki te zdolności odziedziczyły, no ale niestety właśnie przez to, że są leniwe, no to przez to im się nie chce nic. Dosłownie nic. Dlatego ta chata, mimo tego, że jest no, fajny ten on duży i w ogóle, z zewnątrz wygląda no okazale, no to mimo wszystko w środku jest taka straszna bida pod względem wyposażenia. Ściany są tylko pobielone na biało. Pobielone na biało? No na jaki kolor? No są pobielone, no widać, że bida. Widać, że bida, ale to jest, wiecie, ważne, że się wszyscy kochają, to jest najważniejsze. Tutaj jest Róża, czyli jego żona. No i ogólnie są kochającym się małżeństwem, no tylko, że on, no cóż, musi spędzać całe dnie w trumience, no bo niestety no, na swoją przypadłość nie jest w stanie normalnie funkcjonować. No i pewnie gdyby on poszedł do pracy, to mogliby zarobić więcej, no ale niestety nie ma możliwości pracy, bo jest wampirem. Poza tym mamy tutaj jeszcze Lukrecję, która jest, no jedną z moich ulubionych simek tutaj. Ma nietypową urodę, bo trochę jest mamą, trochę jest tatą. No i ona jest właśnie taka leniwa, by spała cały dzień najchętniej w ogóle. No i mamy też młodego Narcyza. No i Narcyz z kolei ma swoją kuchenkę i on by chciał w przyszłości zająć się właśnie wypiekami, jakimiś rzeczami kuchennymi, no ale no jest leniwy, więc musicie go tutaj zmuszać do jakiejś aktywności, żeby coś robił. Także tak to wygląda. Może ktoś Wiktora przemieni w człowieka i wtedy spełni się jego pragnienie, no bo on jednak chciałby zacząć normalnie żyć. No a nie może. Ale to już wszystko od was zależy. Dobra, co do modów, to ogólnie nie potrzebujecie tutaj chyba nawet moda na kamerę, ale polecam mieć moda No Unlink on Delay, czyli jeżeli wam się zniknie nagrobek, żeby zostały dane sima. Ogólnie to warto mieć. Polecam też moda Perfect Lens, no dlatego, że tutaj jak ja gram, to zawsze używam tego moda, bo nienawidzę przycinania tych wszystkich krzaków. Bo w ogóle to jest jakiś poroniony pomysł z tym przycinaniem. No ale on ma taką wadę, że jeżeli gracie normalnie, a ja tymi rodzinami normalnie gram, no to te krzaki i tak zarastają, tylko tego nie widać po prostu. Jakby nie ma tej tekstury tych krzaków rozwalonych. Więc w momencie, jak wy sobie włączycie grę, to te krzaki prawdopodobnie będą brzydkie i rozwalone i w ogóle wybujałe, więc polecam sobie to pobrać. Ja bez tego nie wyobrażam sobie już gry. A nie chcę mi się tych wszystkich krzaków od nowa robić, bo to jest, ojen, masakra. A poza tym jeszcze mogę takiego moda polecić, gdzie dziecko simorośli, no nie jest simoroślą, tym Perfect Plant Sim, tylko ma tą twarz, którą miał jego rodzic, którego rodzi. Jak mamy tutaj właśnie tą panią, aksamitkę, no to aksamitka, jeżeli by miała dziecko, no to byłoby ono identyczne jak ona, więc bardzo polecam tego moda. Oczywiście wszystkie linki wam dam w opisie. Jak chodzi o Zmorojewo bez simów, no to tak jak mówiłam, jednego domu nie ma, czyli tego zamczyska i twierdzy złodziejaszków. Z kolei inne domy mogą troszeczkę się różnić od tych tam, no bo jednak one były przerabiane na potrzeby simów. I tam jak nie było dzieci, no to ten dom jednopiętrowy się sprawdzał, potem jednak już musiał być piętro dorobione. Chyba jeszcze jednego domku takiego nie ma startera, z tego co widzę. Wydaje mi się, że tu jeszcze gdzieś starter jest, ale dobra, nie chcę źle powiedzieć. A nie, jest tu twierdza, moment, ona jest w tym miejscu? Dziwne, trzeba tą twierdzę przenieść od razu, może i ona rzeczywiście była tu. Ale to mi bardziej pasowało. Ja w sumie powiem wam, że nie pamiętałam tego. A poza tym, ten dworek maesterów, ten, który tam się zniszczył, no to on jest tutaj jako parcela do zamieszkania. Ja go potem przerobiłam, że to była parcela publiczna, więc można sobie zrobić taki challenge, że naprawiamy tą parcelę i robimy tak, żeby się nadawała do zamieszkania. No. Także tak to wygląda w wersji bez simów. Oczywiście te drzewa nie są tutaj żółte, no i też są w trochę innym miejscu, no bo w tej pierwotnej wersji tutaj drzew nie było. Ja je tutaj podorzucałam i dopiero teraz są. No i co, dajcie mi znać, czy wam to się podoba, czy będziecie w nim grali, jakie są postępy waszej rozgrywki. Bardzo chętnie zobaczę też, jeżeli ktoś by chciał nagrać sobie jakąś taką recenzję mojego miasta, to byłoby mi bardzo miło, bo fajnie tak zobaczyć, jak ktoś inny ocenia moje miasto. Bo przynajmniej wiem, jakie błędy popełniłam. Ach, masakra, nie wiem jak to się dzieje, że człowiek siedzi nad tym tyle czasu, a to i tak jakieś błędy ma. Nie wiem, jak to jest możliwe. No i co? No i to będzie tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam na ten moment. Będę robić kolejne miasto, bo już nie dużo do zrobienia. Mam też zrobione już jedno miasto i niedługo je wypuszczę. Będziecie mogli w nim zagrać. Ale to za chwilę. Na razie nacieszcie się z Morojewem. Pamiętajcie, że mam też inne miasta. Jeżeli o tym nie wiecie, to też możecie sprawdzić. No i to będzie tyle na dzisiaj. Na razie.